Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego. List do Kolosan, 3 rozdział, 8 do 10 wersetu. Jak widać, fragment ten uczy nas brzydzić się złem. I tutaj posłużę się pewnego rodzaju historią, która jest dopasowana do tego wersetu. Rozmowa brzmi mniej więcej tak. Pani misjonarko, ja jeszcze nie należę do Jezusa, powiedziała zrozpaczona starsza pani Wang. Zaledwie wczoraj uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa i wyznała swoje grzechy Jezusowi Chrystusowi i powierzyła Mu swoje życie. Zaledwie wczoraj uwierzyła w Pana Jezusa, wierząc, że ma zbawienie. Wyznała również swoje grzechy Jezusowi Chrystusowi i powierzyła Mu życie. Zaledwie wczoraj uwierzyła w Pana Jezusa, radując się tym, że ma zbawienie. Wyznała również swoje grzechy Jezusowi Chrystusowi i powierzyła Mu życie. Jednak teraz ze smutkiem wzięła misjonarkę za rękę i powiedziała: nie jestem wyzwolona, moje życie się nie zmieniło, wciąż jestem taka sama i popełniam te same grzechy. Dziś rano znowu ukradłam chleb. Wtedy misjonarka zapytała nieszczęśliwą kobietę: kiedy wcześniej kradłaś? Czy też byłaś smutna? Nie, wcale nie, odpowiedziała pani Wang. Im lepiej mi to wyszło, tym bardziej byłam z siebie dumna. Widzisz, więc nie jesteś taka sama jak kiedyś. Zmieniłaś się. Nie jesteś już dumna z tego, że ukradłaś, wręcz przeciwnie. Jest ci z tego powodu przykro. A to dlatego, że zostałaś oczyszczona ze swoich grzechów i otrzymałaś nowe życie przez Ducha Świętego. To On przypomina ci teraz, że musisz odrzucić złe nawyki z przeszłości. Dzisiaj niestety zgrzeszyłaś i uległaś pokusie. Życie w grzechu to nie to samo, co popełnienie jednego grzechu. Pani Wang odetchnęła z ulgą, wyznała Bogu, że ponownie coś ukradła i otrzymała Bożą moc czynienia tego, co dobre, by żyć w wierności dla Pana Jezusa. Jakiś czas później powiedziała do misjonarki: kiedyś mogłam grzeszyć bez wyrzutów sumienia, jednak teraz boli mnie, gdy popełniam coś złego. Jest to duża łaska, gdy ktoś u siebie zauważy tego typu działanie sumienia, które pobudza go do tego, żeby wzywać Pana Jezusa i wyznać Mu każdy znany grzech.